Port Gdynia jest jednym z trzech polskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Gdynia to port uniwersalny, specjalizujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie RORO. Istotne znaczenie ma również obsługa ładunków masowych w oparciu o specjalistyczne terminale. Dzięki nowoczesnym technologiom, ciągłym inwestycjom w infrastrukturę i suprastrukturę portową, Gdynia należy do czołówki portów południowego Bałtyku. Korzystne położenie względem ważnych ośrodków gospodarczych Europy Północnej daje Gdyni znaczący potencjał tranzytowy z uwagi na naturalne kierunki ciążenia ładunków na trasach pomiędzy Skandynawią a Europą Środkowo-Wschodnią. Port Gdynia to węzeł sieci bazowej TNT i punkt wejścia korytarza Bałtyk-Adriatyk. Naturalnym przedłużeniem korytarza w kierunku Skandynawii jest łącząca Gdynię ze Szwecją autostrada morska Gdynia-Karlskrona. Operatorem połączenia jest Stena Line, jeden z największych operatorów promowych w Europie. Port Gdyński odgrywa najważniejszą rolę spośród polskich portów w obsłudze statków RORO przewożących ładunki z Finlandii. Nowoczesny terminal RORO z dwupoziomową rampą do obsługi największych towarowo-pasażerskich jednostek typu RO-PAX to efekt kluczowej dla rozwoju tego obszaru działalności inwestycji. Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków RORO z dostępem drogowym i kolejowym w porcie Gdynia. Przeładunki kontenerów to domena dwóch zlokalizowanych w zachodniej części portu terminali kontenerowych, należącego do koncernu ICTSI Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego i Gdynia Container Terminal, będącego własnością Hutchison Port Holdings. Zachodnia część portu dedykowana jest również rozwojowi funkcji intermodalnych i logistycznych. Realizacja podstawowego założenia strategii rozwoju portu to jego przekształcenie z portu fiderowego w hub kontenerowy i port oceaniczny. Temu celowi podporządkowane są projekty rozwojowe służące powiększeniu istniejącej obrotnicy oraz pogłębieniu toru wodnego do 16 metrów. Ich realizacja pozwoli na pozyskanie zawinięć oceanicznych, rozwój serwisów intermodalnych oraz zwiększenie obrotów, zwłaszcza na rynku tranzytu morskiego. Zwiększenie głębokości akwenów pozwoli też na obsługę dużych statków masowych o parametrach Baltmax oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w tym segmencie ładunkowym. Będąc w gronie najważniejszych portów kontenerowych Bałtyku, port Gdynia wysunął się na pozycję lidera wśród polskich portów w obsłudze zbóż i pasz. Inwestycja w przebudowę nabrzeża szwedzkiego umożliwiła obsługę przy nabrzeżu największych statków klasy Panamax. Istotnie wzbogacony został potencjał przeładunkowo-składowy do obsługi zbóż i pasz dzięki oddaniu dwóch specjalistycznych magazynów o łącznej pojemności składowej 90 tysięcy ton. Przeładunki tej grupy ładunkowej realizowane są przez Bałtycki Terminal Zbożowy, Morski Terminal Masowy Gdynia oraz terminal OT Port Gdynia. Gdynia to dynamiczny port o dużym potencjale rozwojowym, którego oferta przyciąga renomowanych klientów i inwestorów, wśród których znajdują się takie światowe marki jak Rolls-Royce oraz najwięksi operatorzy żeglugowi, m.in. MSC, CMA CGM, Stena Line, Finnlines. Powołana w 2000 roku spółka akcyjna Zarząd Morskiego Portu Gdynia pełni rolę podmiotu zarządzającego portem. Podstawowym jej zadaniem jest dostosowywanie jakości infrastruktury portowej do wciąż rosnących oczekiwań rynku. Działania strategiczne, określone w przyjętej w 2014 roku Strategii Rozwoju Portu do 2027 roku, mają na celu realizację wizji portu Gdynia jako uniwersalnego portu multimodalnego, logistycznego węzła transportowego korytarza północ-południe, zdolnego do kreowania przewag rynkowych. Zarówno spółka zarządzająca, jak i podmioty eksploatacyjne są skutecznymi i wiarygodnymi beneficjentami funduszy Unii Europejskiej.
Zarząd portu dba konsekwentnie o wizerunek dobrego gospodarza obszaru portowego. Stąd w podejmowanych decyzjach i działaniach inwestycyjnych niezmiernie istotne są kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego oraz zapewnieniem wysokich międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa statków, ładunków i pasażerów. Szczególnie, że w sezonie letnim jest on celem podróży imponujących swą okazałością statków pasażerskich, stanowiących atrakcję turystyczną miasta i portu. Port Gdynia to dziedzictwo wielu pokoleń Polaków, uznana marka zbudowana na tradycji i współczesnych osiągnięciach.